TD Jakes. Life overflowing. Abundant living. Man, you always read. When I see you, always read. Even dress me. Right. Got to get some knowledge here. Yeah. Some understanding. Yeah. 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 Nie, on już jest tak mówił. Mogę ci go przestawić, jak chcesz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Jeszcze chyba do końca nie opadły emocje po tym, co wydarzyło się w sobotnią noc w Madison Square Garden, gdzie Artur Szpilka boksował z Bryantem Jenningsem. My natomiast no, już koncentrujemy się na tym, co nas czeka w tym 2014 roku i co nas czeka w najbliższą sobotę w Opolu, gdzie pierwsza gala boksu zawodowego w tym roku 2014, Wojak Boxing Night, także serdecznie Państwa witamy na konferencji, jak zawsze w gościnnych progach u Pawła Justyny w restauracji 9 piętro. Myślę, że to już od pewnego czasu jest tradycją i niech tak pozostanie, bo czujemy się tutaj wszyscy naprawdę fajnie i komfortowo. Pozwólcie, że znacie ich wszyscy doskonale, ale to obowiązek tak mi nakazuje, żeby raz jeszcze przedstawić naszych gości. Były mistrz świata organizacji WBC, Atomic Bull, Oliver McCall. Welcome to Poland again. Jest z nami także jego szkoleniowiec, kiedyś świetny pięściarz, przeciwnik m.in. Andrzeja Gołoty, Doug Nicholson. Jest z nami również Brixton Bomber, a więc Danny Williams z Wielkiej Brytanii. Witamy serdecznie. Marcin Rekowski, nowy zawodnik grupy Knockout Promotions, który no, będzie miał walkę wieczoru, jak już ustaliliśmy wspólnie, drugą w swojej karierze. Co ciekawe, pierwsza to był jego debiut, teraz po raz drugi w walce wieczoru Marcin Rekowski i będzie starał się tutaj zatrzymać Olivera McCalla, który nie ma co ukrywać, się przyjechał po to, żeby pomścić swojego syna, bo Państwo wiecie, że jakby naczelnym hasłem gali w Opolu 1 lutego jest hasło Vendetta. Także tutaj będziemy mieli próbę zemsty Olivera za syna Elijaha. Też to będzie próba pomszczenia Maćka Myszkina, którego tutaj widziałem. Go serdecznie witam, bo z Vincentem Feigenbutzem zaboksuje super średni Andrzej Sołdra. A skoro już o Andrzeju Sołdrze, no to przede wszystkim Andrzej Wasilewski, jeden z właścicieli grupy Knockout Promotions i Tomek Babiloński, Babylon Promotion. Natomiast myślę, że zanim podejmiemy temat Opola, karty, szans poszczególnych zawodników, to wypada powiedzieć dwa słowa o zacieśnieniu współpracy, czy może nawet o stworzeniu jednej firmy. Andrzej Wasilewski i Piotr Werner wspólnie z Tomkiem Babilońskim są już razem, natomiast no, z tego, co Państwo widzicie też w materiałach prasowych, jakby zachowany jest branding, czyli cały czas pojawia się Knockout Promotions, a także Babylon Promotion. Także Andrzej, jeśli możecie z Tomkiem, to po dwa słowa na temat tej współpracy, czy w tej chwili już jedności. Zastanawiałem się, czy nie powiem młodszego promotora, czy najmłodszego polskiego promotora wpuścić do głosu, może to będzie najlepsze wyjście Tomku. Dzień dobry Państwu. Guzik, trzeba wcisnąć. Więc co do samego pytania, to nie wiem, czy mnie słuchać, czy nie słuchać. Ja pożyczę Tomek ten, a to z tamtym się pobawię. Co do samego pytania, tak, połączyliśmy siły, więc razem tutaj z grupą Knockout Promotion będziemy chcieli organizować coraz większe imprezy, coraz większych zawodników ściągać do Polski. Decyzja bardzo była szybka i konkretna dla dobra polskiego boksu zawodowego. Czemu nie razem, tak? Banki się łączą, firmy duże się łączą, niech się łączy tak samo boks zawodowy. Andrzej, dodasz coś? Ja myślę, że...